Mariusz Koziński nieufnie podchodzi do nowości, ale na próbę zastosował kwasy humusowe. Połowę popryskałem na początku pola, połowę zostawiłem. I obserwowałem nawet wizualnie, jak to wygląda, prawda? W plonie, no nie powiem do końca, bo nikt nie waży w żniwa, bo nie ma czasu, no. Ale wizualnie wydawało mi się, że ta pszeniczka na przykład, czy te buraki są ładniejsze, prawda? No i tak zacząłem stosować i powiem, że stosuję chyba czwarty albo piąty rok teraz. Myślę, że stosowanie kwasów humusowych zawsze ma sens. To jest preparat, który generalnie jest wykorzystywany nie tylko właśnie do stymulacji roślin, ale właśnie też w celu przyspieszenia tych rozkładu resztek pożniwnych. To jest taka dosyć fajna kwestia. Co jest istotnym tematem, to to, że stosując kwasy humusowe w celu przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych, my nie musimy robić zabiegów pogłownych jesienią. Czyli dokładając jakby kwasy humusowe na ściernisko, nie musimy robić zabiegów pogłownych i następny zabieg dopiero robimy na wiosnę 2025. To jest dosyć istotna informacja. Bo w tym roku po raz pierwszy rolnik zastosuje preparat na ściernisko. W dobie tych okryw, tego wszystkiego, spróbuję zastosować, czy to jakiś będzie efekt. Obecne tendencje, jak również wymagania Zielonego Ładu, zakładają, żeby te resztki pożniwne pozostawały na polu, czyli nie czyścimy całkowicie pola z materii organicznej, z tej biomasy, która pozostaje odpadowej, tylko pozostawiamy ją na polu po to, żeby tworzyła nam tą taką warstwę, z której będzie się gleba odbudowywała, czyli ten materiał taki właśnie pełen składników pokarmowych, węgla organicznego, który jest jak gdyby istotny z punktu widzenia rozwoju życia biologicznego gleby. I dzięki pozostawianiu resztek pożniwnych mamy możliwość działań takich związanych z poprawą struktury gleby. Kwasy humusowe, żeby zastosować w celu przyspieszenia rozkładek resztek pożniwnych, stosujemy w ilości 1 litra na hektar pola. Traktujemy ściernisko, następnie to ściernisko należy wymieszać z glebą, chociażby talerzówką, jakąkolwiek, bo za rozkład resztek pożniwnych odpowiedzialne są bakterie glebowe, a kwasy humusowe są pożywką dla tych bakterii, które się tam znajdują. I dzięki temu uzyskujemy efekt szybkiego rozkładu. To jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze. Jeszcze raz dementuję, kwasy humusowe nie rozkładają resztek pożniwnych. To jest czasami błędne myślenie, ale tak jest. One są pożywką dla pożytecznych bakterii i pożytecznych organizmów glebowych. Celem jest zwiększenie poziomu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie. Mogą to być zarówno resztki pożniwne, które powstają po plonach docelowych, ale możemy też stosować międzyplony i tak zwane uprawy, które będą służyły nam na tak zwane zielone mulcze, gdzie rzeczywiście ta woda, która jest w roślinach, w trakcie rozkładu tych szczątek będzie z powrotem trafiała do gleby. Może coś to pomoże, prawda? Może tej wilgoci więcej w ziemi będzie. No tak próbujemy coś, żeby jakąś alternatywę, prawda, wprowadzić. Najważniejsze jest, aby słoma czy też resztki pożniwne nie zostały wywiezione z pola, a pozostawione na jego powierzchni, pocięte, rozdrobnione i wymieszane z glebą. A jeżeli było przeorane, wtedy automatycznie już nie ma tego zasamatu. I dlatego chcąc to stależować, czy tam inną jakąś zrobić pracę w tym polu, prawda, no trzeba coś wspomóc, tej słomie pomóc się rozłożyć. Co do rozkładu resztek pokukurydzianych, tutaj haczyk polega na tym, że w momencie, gdy ściągamy płody rolne, mówimy o kukurydzy z pola, mamy niską temperaturę. Tu jest zawsze największy problem z tym związany, bo generalnie rozkład resztek pożniwnych następuje, kiedy mamy dosyć wysoką temperaturę. W przypadku kukurydzy no jest niestety z tym problem, bo październik, listopad to jest czas, gdzie owszem, rozkład resztek pożniwnych ma sens, ale niestety wrogiem jest niska temperatura i te bakterie glebowe niestety nie działają tak, jak byśmy chcieli, żeby działały. Więc robienie wszystkich operacji związanych z tym, żeby to przyspieszyć, jak najbardziej zawsze ma sens. Naturalne procesy przebiegają we własnym tempie, choć naturę można poganiać. Efekty stosowania nawożenia organicznego generalnie, czy pozostawiania właśnie tych resztek pożniwnych, stosowania nawozów zielonych są rozłożone w czasie. I tutaj nie możemy liczyć na to, że efekt przyjdzie po miesiącu czy po dwóch, tak jak jest w przypadku nawożenia mineralnego, tylko najprawdopodobniej będziemy nawet potrzebowali całego sezonu wegetacyjnego, czy nawet całej zimy, żeby rzeczywiście w następnym roku zaobserwować korzystne zmiany w glebie. Próchnica niezbędna dla żyzności gleb.